dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na śniadanku, spotkałyśmy się i jesteśmy, słuchajcie, w kawie w Złotych Tarasach. I mamy tutaj śniadanka, ja mam pastę, Weronika ma... Co ty tu masz? To jest double vlogging. Mozzarella. Mozzarella po prostu. Tak, z oliwkami, z parmezanem i z szynką. Po włosku. Po włosku. Takie wielkie to w ogóle... Właśnie oglądamy, ja kupuję podkład, który uwielbiam, skończył mi się. Mam już resztki w domu. Podlinkuję wam go na dole, zresztą robiłam jego test na żywo i oglądam te kredki, bo podobno są spoko te żelowe. No i są nowe pomadki. A co potrzebujesz? A, puder potrzebujesz. Puder, tylko zobacz, jaka wielka puderniczka, no. Dlatego to nie chciałam. Tu się gotuje, proszę pana, leczo, ale to są złe parówki. Coś jak śmiesznie wypłynęły. No, coś tam jeszcze jest, weź pomieszaj. No jak coś tam jeszcze jest, głupie pytanie. Ale leczo robisz pyszne. Leczo jest na dziś, a na jutro... O, rosolnik. Rosolnik. My wróciliśmy z eventu, nic wam nie nagramy. Nawet z nic nie nagrałam, za dużo mam tam... Właśnie, dlaczego? Mało mam nagrane. Jeszcze spotkałaś Olczak i Karolinę Samson. No, cała ekipa była. Także zagadałyśmy się i nic nie nagrałyśmy. No, i zgubiłam kolczyk, jestem zła, więc... Użyłam teraz te z naszego sklepu, a w ogóle mam na sobie naszyjnik z naszego sklepu. I zobaczcie, jaki śliczny. One wszystkie mają takie serduszko na końcu. Z wybitą próbą. Tak, z wybitą próbą. A mam na sobie teraz ten z kolekcji walentynkowej i one są jeszcze na stronie, jeżeli was interesują. Także są super. Hej kochani, dzień dobry. Ale mam bałagan dookoła, muszę się ogarnąć, gdzieś przychodzą znajomi. Słuchajcie, wziąłam sobie właśnie prysznic i piję zieloną herbatę z truskawką, pyszna. Darko! Darko! Chodź! Chodź! Wzięłam prysznic, zrobiłam sobie depilację. Używam twardego wosku jak coś. Najlepiej mi się sprawdza. Idziesz? Chodź tu, gałgenku. Darek, gdzieś w gałganu. Idziesz do sklepu? Co chcesz jeszcze? Tylko czekolady, cukier, jajka? Masło? Jajka mamy! No wiem, ale... Nie kupuj jajek. Mówię z przepisu, jakie rzeczy. Ja nie wiem, co jest z przepisu. Potem masz. Darek wam pokaże dzisiaj, jak robić ciasto, bo dużo przychodzą znajomi. A co, potrzebujesz jeszcze coś do picia? O, wodę, Darek, kup wodę, proszę. Chociaż musisz, proszę. To weź torbę. Ja sobie teraz nałożę maskę. Glam Glow. Normalnie nałożyłabym to z L'Oreala. Nagrywałam wam ostatnio film o tych maskach. Ale chcę, żeby jednak trochę skórki... Mam trochę skórek troszeczkę ze skórników i chciałam wyrównać tą skórę. A ponieważ nienawidzę nakładać maski palcem, zrobię to taką szpatułką. Jak znajdę ją na stronie Sephory, to wam podlinkuję. To jest w ogóle mega do nakładania maseczek. Nie musicie się brudzić. Ja nienawidzę brudzić sobie palcu. I ta maska ma mentol. Fajnie chłodzi. I tak jak mówię, jest troszeczkę mocniejsza od tych z L'Oreala. Lubię te z L'Oreala, bo właśnie one są takie fajne, oczyszczające i rozświetlają, a natomiast ta lepiej oczyszcza. Tak wiecie, hardkorowo. Ale dużo osób też ma podrażnioną skórę po tej masce, więc trzeba uważać. I czoło muszę oczyścić. Dajcie znać, czy lubicie, jak robię z wami maseczki. Czy lubicie w ogóle tę maskę? Ja bardzo lubię Glam Glow, natomiast mógłbym mieć trochę niższą cenę. Uważam, że za stówkę byłaby spoko cena, bo one kosztują około 200 zł te maski. Ale są, jak ktoś spróbuje raz, to używa. No, one są dobre. Trzeba przyznać, że świetne maski. No i sobie nałożę tak. I moja siostra mówi, żeby pryskać wodą, żeby nie dopuścić do wyschnięcia maski. I powiem wam, że jeżeli chodzi o depilację, to używam twardego wosku, bo moim zdaniem o wiele mniej podrażnia skórę. Po tym wosku w paskach to dosłownie nieraz miałam zdartą zewnętrzną warstwę naskórka i wyglądało to strasznie i długo skóra dochodziła do siebie. Czy sobie nałożę może oliwkę, mam tutaj oliwkę Semilaka kokosową, bo mam straszne skórki ostatnio, obrzydliwe po prostu. I słuchajcie, zastanawiam się, czy nie zapuścić sobie brwi. Na zasadzie oglądałam ostatnio taki film i na live wam to ostatnio też mówiłam na Instagramie, może ktoś oglądał, że taka dziewczyna pokazała metodę, jak zapuścić sobie brwi. Wiadomo, że my cały czas regulujemy te brwi, nadajemy im kształt. I pomyślałam, że może bym spróbowała i może bym wam nagrała ten proces, jakbyście byli zainteresowani, czy udało mi się zapuścić te brwi. A polega to na tym, że malujemy sobie brwi troszeczkę niżej niż zwykle. Dzięki temu nie wyrywamy włosków, które normalnie wyrywamy z łuku. I po miesiącu mamy normalnie więcej włosków. Ona właśnie pokazała, że po miesiącu dosłownie odrosły jej włosy. Ponieważ raczej większość z nas ma tendencję do malowania łuku wyżej, ponieważ chcemy podnieść oko. I tak naprawdę wyrywamy włosy, które mamy tutaj. No nie wiem.
Słuchajcie, no nie wiem, zobaczymy. Może się tego podejmę. Ale miałam schizę, słuchajcie. Wydawało mi się, że nie nagrało mi się to, co gadałam wcześniej do was. Więc o czym gadałam? Chyba o brwiach, o zapuszczeniu brwi. Że widziałam moje stare filmy, na których miałam grubsze brwi, mój naturalny grubszy łuk i nawet mi się to podobało. Wprawdzie wiele więcej osób mi pisało w regulacji te brwi i tak dalej, ale czułam się po prostu tak trochę młodziej, jak miałam właśnie taki pełniejszy łuk. Także zastanawiam się, może sobie je troszeczkę zapuszczę. No także ja sobie teraz posiedzę w maseczce, zaraz sobie znajdę jeszcze moją wodę micelarną. Mi zaczyna już zastygać. I słuchajcie, zrobię sobie delikatny makijaż, bo dzisiaj mamy znajomych i Darek właśnie poszedł po czekoladę głównie, bo będzie robił brownie. Pokażę wam to brownie. Mówię mu, żeby nagrywał w ogóle przepisy. Piszcie mu w komentarzach, żeby Darek nagrywał wam przepisy, które robi w domu. Często robi jakieś ciasta, często coś tam kombinuje. I mówię mu właśnie, żeby wam to nagrywał, bo to jest ciekawe. Ja lubię na przykład oglądać przepisy i się tym inspiruję. Na przykład wy cały czas piszecie, żebym podawała przepis na pancake'i, a ja za każdym razem wam mówię, że to jest przepis z kuchni Lidla. Zawsze biorę ten sam przepis, zawsze go otwieram i tak dalej. Także tak. W ogóle mój ulubiony podkład się skończył i wczoraj go sobie kupiłam, bo byłyśmy z Szusz w Sephorze. Naprawdę tutaj jest sama resztka. Bardzo nie lubię tego aplikatora, przez to całe to opakowanie się brudzi, ale naprawdę jest to genialny podkład. Jest taki trik z Instagrama, który pomaga wydłubać cały podkład, żeby nie zmarnować go. Może go nagram, zobaczymy. Także kochani, ja idę się teraz relaksować. I co? I widzimy się później. Dzień dobry. Dariusz. Z Barbiną tu siedzimy i będziemy robili ciasto. Bo dzisiaj wpada do nas Gosia. Ciasto czekoladowe. I z tego co wiem, Gosia jest fanką czekolady, więc Dariusz już zrobi ciasto czekoladowe. Piekarnik rozgrzać, no to jak wiem, to wiem. Będziemy ubijali najpierw białko. 6 jajek, a Darek 6 białek, a Darek robi z 12. Podwójną porcję, więc będzie 12 białek. Albo to nie widzicie tego. Tak, czy on musiał pokazać. O, się tu wyświetla. I sobie tak klikam, to jest w ogóle ułatwia. Się śmieję, że zawsze wszyscy mówią, że ci, co nie potrafią gotować, używają tego miksa. A ja jakoś potrafię gotować i sobie używam to, bo taka maszyna po prostu ułatwia pracę w kuchni. W tym cieście chodzi o to, to będzie takie puszyste brownie, ale nie do końca, żeby ubić mocno białka, wtedy one będzie wysokie i puszyste i będzie można jeść na ciepło, to będzie takie mięciutkie i puszyste w środku. Można jest piec też dłużej, w 180 stopniach właśnie, wtedy będzie bardziej ścisłe, się trochę opadnie, ale to wam pokażę jeszcze. Po białkach wrzucamy cukier, masło i jajka i to wszystko ze sobą wymieszamy, to się trochę rozpuści. I do tego dodamy czekoladę i później wymieszamy z ubitymi białkami i będziemy to piekli w piekarniku ogrzanym na 200 stopni. Właściwie wylałem teraz całe ciasto tutaj na blachę. Tak, dostaniesz też kawałek, na pewno. Za rok chyba. I teraz stawiam to do piekarnika. Zobaczcie, jak wyrosło. Teraz troszkę odpadnie na dno. Tutaj te popękania się zmniejszą. No i super. Ale ona dopiero dobra jak dostygnie, prawda? Tak, można jest na gorąco też. To jest takie bardziej puszyste w środku. No. Ale słuchajcie, ten przepis jest ekstra. Tak wygląda ciasto po opadnięciu już. Nie no, jeszcze nadal jest ciepłe. My zaraz wychodzimy. Zawsze wystawić na balkon, ale wtedy jedzą ptaki. Zrobiłam sobie make-up, chciałam wam pokazać i się mega wkurzyłam, bo nałożyłam podkład. Zobaczcie, jakie jest odcięcie, tak mnie to wkurza. Nałożyłam podkład Tolerian z La Roche-Posay w kolorze 10 i zobaczcie, jak on ściemniał. Tak mnie to wkurza, ale nie mam już czasu go zmyć, więc trudno, trochę się włosami tu poratuję, ale mega mnie wkurza ten podkład, dawno go nie używałam i po prostu jestem bardzo, bardzo wkurzona, bo nigdy tak na mnie aż tak nie ciemniał. Zawsze trochę ciemniał, ale nie aż tak. Tak ogólnie make-up bardzo prosty, po prostu brązowe krechy, brwi i kolor, nie pamiętam nazwę chyba, ten kolor z Tarte Graveyard Girl, no. Ten brązowy. I go trochę wytarłam, bo był za mocny. Koszulka z HM-u. Znów podarte spodnie. Bardzo je ostatnio lubię. Przyszły pizze. Ja mam truflową ze szpinakiem. Z pastą truflową. Darek ma quattro stagioni, nasi znajomi też. O.
Marta wygląda tyle. Cześć kochani, my już wróciliśmy do domu, było super. Powiem wam, że po prostu tak się ubawiliśmy, bo znajomi przyprowadzili psa i skakał nam tu po domu. W ogóle jak jest taki mały szczeniak, no mały, no nie jest mały, ale w sensie młody piesek, to zachowuje się tak głupkowato, że mieliśmy kupę śmiechu z nim. Tylko był jeden moment, że się przestraszyliśmy, złapał Balbinę za nogę, złapał za skarpetkę. Na szczęście za skarpetkę, ale tak skakał, wiecie, tak cały czas po prostu wszystko chciał łapać. Mega śmieszny piesek. Bardzo mi się podobał. Pokażę wam szybko, co kupiłam wczoraj w Baw, bo zaraz to wszystko wypakuję. Zrobiłam sobie tutaj w miarę porządek, jak oni przyszli, więc od razu będę mogła to wypakować i rozdysponować. Byłam w Baw i kupiłam... Piski tam są. Byłam w Baw i kupiłam dwie rzeczy. Najpierw taki zestaw sanitizerów. Mam tutaj, już wam pokazuję, na mojej toaletce taki. On był przeceniony na 19 zł i to jest w ogóle najlepszy mój zakup ever, bo przed makijażem sobie przemywam ręce. Oczywiście można iść umyć do, wiecie, w kranie, ale tutaj normalnie mamy alkohol, więc on też dezynfekuje ręce. I to jest fajna sprawa. Ja nawet tego używam, słuchajcie, do dezynfekcji mojego telefonu. Biorę odrobinę na wacik, przemywam telefon. Bo wiecie, telefony też musimy czyścić, bo to jest siedlisko bakterii. Także to jest bardzo fajny taki sanitizer. Jestem ciekawa, czy jakieś inne marki mają w takiej formie. Dajcie mi znać, czy gdzieś to można dostać. Ale na razie Baw to wycofał. Przynajmniej na razie tego nie widziałam. Muszę zobaczyć jeszcze w drugim sklepie. Natomiast to jest świetna rzecz. I zobaczcie, mam to już długo. Zużyłam jedno opakowanie i tyle jeszcze drugiego. I kupiłam wczoraj sobie te podręczne. I to nie była przecena. To kosztuje 89 zł, więc sporo. Ale one w ogóle podrożały. I tutaj mam 9. Czyli wychodzi mniej więcej 10 zł za jeden. Plus jest tutaj jedno etui. I to jest świetna sprawa, żeby to mieć ze sobą w torebce, ponieważ właśnie w ciągu dnia możemy sobie te ręce przemyć, nie wiem, jak jesteśmy w aucie, na dworze. No co takie sytuacje, kiedy chcecie sobie te ręce umyć. Także tutaj mam tą edycję świąteczną, to taką bardziej, widzicie o co chodzi, słodkie różne zapachy, głównie słodkie, wszystko jest takie różowe i sweetaśne. I muszę to otworzyć i rozdysponować to i w torebkach, i wziąć ze 3 do samochodu, żeby gdzieś tam wrzucić. One mają różne zapachy, także to będę używać na pewno. Aha, i tutaj mam właśnie jedno do przechowywania. One są śmieszne, w ogóle widziałyśmy wczoraj już takie śmieszne kształty. Niektóre naprawdę nie wyglądały jak etui, tylko po prostu jak jakieś kosmiczne ten. No ale jak ktoś chodzi do szkoły, wiecie, może sobie do plecaka coś takiego przyczepić, fajnie to wygląda. I pamiętam, jak leciałyśmy z Gosią do Marrakeszu w zeszłym roku. 2 lata temu już chyba. 2 lata minęły? Czas leci. Chyba 2 lata temu, to powiem wam, że ten, że kupiłam mi i Gosi właśnie takie do torebki, żebyśmy sobie po prostu w podróży co chwila mogły przemywać ręce lub zanim zaczniemy coś jeść i tak dalej, żeby było higienicznie. Kolejna rzecz, którą kupiłam, a była promocja, słuchajcie, było 2 za 1, to są zapachy. I ja te zapachy bardzo lubię. I Szusz się właśnie pytała, czy one pachną. I moim zdaniem one pachną dość mocno. Ja zawsze kupuję te Dark Kiss, one są do kontaktu. Natomiast one działają w mniejszych pomieszczeniach, że powoli wam jakby pod wpływem tutaj to jest do prądu podłączone, więc pod wpływem, nie wiem, ciepła czy czegoś, to się tutaj unosi w powietrzu ten zapach, to olejki eteryczne. W ogóle kiedyś w Baw były też olejki eteryczne, te takie małe, i parę kupiłam, jeszcze parę mam, natomiast oni je wycofali, nie wiem, i widziałam ostatnio hole dziewczyn ze Stanów, które robiły zakupy, te takie, wiecie, tam są ogromne wyprzedaże, i mówiły właśnie, że też używały i że wyprzedane, więc nie wiem dlaczego. Byłam też w Sephorze, w Złotych Tarasach, i kupiłam coś, co mi się skończyło, już wam pokazuję, zresztą chyba wam... Rano wam pokazywałam mój ulubiony podkład. Kupiłam w tym kolorze, co mam zwykle, w ogóle ten, który mam dziś na twarzy, już mam ochotę go zmyć, bo mnie tak wkurza ten z La Roche-Posay Valerian. Kiedyś go kochałam, a teraz po prostu mam już go dosyć. I słuchajcie, urwało mi, bo bateria padła, ale już wracam z tym pudrem. Co jest fajne w tym pudrze, oprócz tego, że on bardzo dobrze kryje, to jest puder porównywalny do tego z Maka, chociaż ten z Maka jest tańszy w ogóle. Niesamowite, że ten jest tak drogi, ale jest naprawdę bardzo dobry. Ten z Maka, mówię o pudrze Studio Fix. Tu mam akurat NC30, mam też NC25. Chociaż niektórzy mnie pytali o kolory, że powinno mieć NC15. Nie, te kolory pudrów są troszkę inne niż kolory podkładów, więc na to uważajcie. Natomiast ten puder jest fajny, bo on ma 2 aplikatory. I ma...
taki oto pędzelek, który jest całkiem miły, którym po prostu sobie tak przelatujemy po naszym makijażu i on daje taki efekt bardziej przezroczysty, nie kryje mocno i ma też tą taką fajną gąbeczkę, którą bardzo lubię, taką zbitą i ona służy do przykrywania niektórych stref, do po prostu mocniejszego krycia. I na przykład tą gąbeczką używam sobie na nos, na czoło, a tym na resztę twarzy. To jest super do przypudrowywania się w ciągu dnia. I mam ten puder w kolorze szampan. Bardzo dobry, miałam go kiedyś, zużyłam cały. Także to z nowości. Aha, i znalazłam, słuchajcie, co dostałam w gratisie. Le Rouge Mat z Givenchy. W ogóle ostatnio z Givenchy dostawałam dużo gratisu. Zobaczymy, co to jest, bo jeszcze nie patrzyłam. Ale piękna, malutka pomadka. O, jaki ładny kolor. I kolor to jest 329. Zobaczymy razem. A co to się stało, że tak się pociemniało? Coś mi dzisiaj aparat wariuje, w sensie światło. Zobaczmy sobie razem. No, łapiesz czy nie? O, złapał. Znowu ściemniał. Czy mi się wydaje? Ciekawe, czy to będzie widać na komputerze, ale ściemniało. Ciekawe czemu. Może z automatu jakoś. W każdym razie tak wygląda ta pomadka. Nie wiem, czy mój kolor. Kurczę, mam nadzieję, że będzie na ekranie dobrze widać, bo strasznie ściemniało. Dobra, ja uciekam. Zmywam teraz podkład, bo wygląda on tragicznie po prostu. Pozbierał mi się wszędzie. Wygląda naprawdę nieestetycznie i mnie bardzo denerwuje. Aha, i na jako krechy użyłam dziś mojej nowości. Tuszu. Że inaczej, eyelinera w żelu. They Are Real Push-Up Liner w kolorze brązowym. To jest ten taki ze śmiesznym aplikatorem. Bardzo fajnie się tym robi jaskółkę, ale ciężej się maluje tutaj na samej powiece. Ale może Wam zrobię test na żywo. Mam, słuchajcie, wszystkie kolory tego linera. Mam niebieski, zielony. Może Wam zrobię jakiś film. Nie wiem, czy tutaj to, co pojawiło się teraz na ekranie, to szare będzie, czy nie, bo teraz mam cały szary ekran. Muszę powiedzieć Darkowi, że coś takiego się stało, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, kochani, ja uciekam się zmywać i odezwę się później. Cześć, kochani, witajcie. Jest kolejny dzień. Ja zostałam z małą sama, bo Darek pojechał... i zabawka na podłodze, bo Darek pojechał do Poznania na nagrania, a my stwierdziłyśmy, że zostajemy, bo jest zimno, nie chciałyśmy się ruszać z domu. Poza tym ona już zaczęła gadać po swojemu i nie chcemy przeszkadzać w nagraniach. Ja właśnie sobie umyłam włosy i się suszą. I słuchajcie, jadłam cały czas czekoladowe ciasto od rana. Tu jest ciasto, które zrobił wczoraj Darek. Mam nadzieję, że przyjdzie moja przyjaciółka, bo inaczej sama zjem całe ciasto. I słuchajcie, stwierdziłam, nie no, muszę zjeść jakiś obiad, bo już jest godzina 13. I przyniosłam rosół z balkonu, bo tam trzymaliśmy rosół. Dajcie znać, czy też chowacie zupy na balkonie, bo w lodówce nie mamy miejsca. I już lecę po koncentrat, bo chcę mieć pomidorówkę. Pomidorowa jest w toku, a tutaj już wrzuciłam ryż. Zawsze wrzucam do małych garnków, a powinnam do dużych, ale zawsze robię ten sam błąd. A ryż im dlatego, że Darka nie ma, bo on nie znosi ryżu. A zawsze ja lubię jeść pomidorową z ryżem. Dajcie znać w komentarzach, z czym pomidorowa, ryż czy makaron.